Urząd Miasta w Sanoku wprowadził nowy regulamin parku miejskiego. Nowy regulamin korzystania z parku miejskiego w Sanoku pozwala na racjonalne korzystanie z przestrzeni zielonej w centrum miasta. Wprowadza on zasady, które powinny być respektowane, aby park był miejscem przyjaznym i bezpiecznym. Nowy regulamin zakłada, że każda osoba spacerująca z psem po parku powinna posiadać niezbędny ekwipunek. Osoby, które będą chciały skorzystać i wyprowadzić swojego pupila na teren parku, będą musiały pamiętać o tym, aby ze sobą zabrać jednorazowe zestawy do posprzątania po swoim pupilu. Regulamin nie stworzył trudności tylko właścicielom czworonogów, dla których posprzątanie po swoim pupilu jest wyczynem niczym z historii science fiction, lecz także amatorów różnego rodzaju alkoholi. Jednym z najważniejszych zapisów jest zakaz wnoszenia alkoholu i środków psychoaktywnych do parku. To pozwala służbom porządkowym na egzekwowanie kar za niestosowanie się do tych przepisów. Jakie służby mogą egzekwować takie kary? Przede wszystkim Straż Miejska i Policja. Na przykład wypicie piwa w parku będzie zdecydowanie droższe, aniżeli w jakimkolwiek innym miejscu. Za to wykroczenie może być osoba ukarana mandatem od 20 do 500 zł. Niemniejsze sankcje grożą miłośnikom środków pirotechnicznych oraz substancji psychoaktywnych, którzy uaktywniają się na terenie parku miejskiego w Sanoku. Miejmy nadzieję, że nowy regulamin sprawi, że w sanockim parku częściej będziemy widywać spacerujące rodziny, aniżeli osoby upojone alkoholem odpoczywające na ławeczkach.